dreaming about. How beautiful you are. Show me who you are. Zaczęło się od albumu Bloom, przy którym spotkaliśmy się z chłopakami. Zaprosiłem ich, Kubę gościnnie do utworu Allure Steps. Natomiast Paweł dograł partię basu do numeru z Denverem, z Vito. I w zasadzie później próbowaliśmy zrobić coś więcej, gdzieś tam poza albumem. Okazało się, że podoba nam się to, w jaką stronę to idzie, i spróbujemy zrobić to razem, zwyczajnie. Póki co działamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, Lord, bring us. Down on my knees, I'm begging you. Nauczycielem, tak, czyli gdzieś tam uczę prywatnie dzieciaczków nauki gry na gitarze. W porządku, nie, no, dzieci są kochane, ja uwielbiam. Ogólnie są zdolne, także ich pozdrawiam. Pozdrawiam was. Paweł, tak, wujek pozdrawia. A ja też staram się utrzymywać póki co z muzyki. Na gitarze nie potrafię grać, więc nikogo nie uczę. Natomiast po prostu wykonuję zlecenia muzyczne do przeróżnych reklamówek i tak dalej. Inspiruję się w sumie głównie muzyką jazzową, bo gdzieś tam w większości moich rzeczy jest improwizowanych, więc w sumie no, muzyka jazzowa, metal też oczywiście, jestem wielkim fanem metalu, bo się wychowałem, także też lubię ten gatunek muzyczny, no wszelaka muzyka klasyczna, każda muzyka jest wspaniała tak naprawdę, nie? Więc w sumie, nie wiem, ciężko mi się też wypowiedzieć, bo w sumie kocham po prostu dźwięk. Też oczywiście, jeżeli chodzi o melodię, to jazz bardzo lubię, ale jakieś takie rytmiczne i stylistyczne inspiracje mam w indie rocku, w muzyce gospel, no i też fortepianowej, no ale to jest muzyka improwizowana po prostu. Ciężko wymienić artystów, a może łatwiej po prostu labele, czyli choćby Brainfeeder czy Ninja Tune. I w zasadzie tam skupia się wszystko, co lubię, po prostu, nie wiem, Dadelus, Bibio, takie rzeczy, oczywiście. Justin Bibio. Chcemy grać, no to jest przede wszystkim najważniejsze, nieważne jakie to jest miejsce, jacy są ludzie, jakie są pomieszczenia, jakie są warunki, po prostu i chcemy jak najwięcej przekazywać. Tak, jakbym zagrał z Thundercatem, czyli z moim no to bardzo chętnie bym to zrobił bez żadnych obaw, no i jeszcze bym mu przybił piąteczkę.